Kościół w dzisiejszych czasach przeżywa najmocniejszy kryzys. Zarówno elity polityczne, jak i elity wewnątrzkościelne, co do zasady zgadzają się z tym, tworzyć świat kolorowy, wielokulturowy. Franciszek zgadza się z tymi politykami. Czyni w kościele katolickim bardzo, bardzo duże zmiany. Kardynał Ryś, dla każdego musi być miejsce w kościele. Zwalcza prawdę katolicką. Franciszek widzi zagrożenie w tych, którzy nie zaakceptują nigdy liberalizmu, czyli w tradycji katolickiej. Każdy może mówić, co chce, ale jeśli ktoś mówi, że nie może tak być, to on nie może mieć innego zdania. Franciszek po prostu zapewnia sobie ciągłość swojej władzy. On usuwa na margines, wycisza tych, których wykreował Benedykt XVI. Mówi się o tym, że być może zmieni liturgię po synodzie. Modernistom trudno było się przebić przez ten mur, jakim kościół został ufortyfikowany przez ojców Soboru Trydenckiego. Niestety im się udało, ale jeśli ten ktoś rozdaje komunię na rękę, to nie można takiemu człowiekowi ufać. Walczymy o przyszłość kościoła. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja jestem Natalia. A ja jestem Ludwik. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy się wspólnie zastanowić, jak będzie wyglądał nasz kościół katolicki za paręset lat, o ile jeszcze zdąży dotrwać do tego czasu, bo nigdy nie wiemy, jak potoczy się przyszłość tego świata, zważywszy na to, że jest na ten moment w bardzo ciężkim stanie, ale przy założeniu, że przetrwa do tych 200-300 lat, to czego możemy spodziewać się po tym, jak będzie wyglądał nasz kościół. Tak, ale tradycyjnie, zanim przejdziemy do tematu filmu, na starcie przypomnimy, jeżeli nie macie zasubskrybowanego kanału, zachęcamy do zasubskrybowania, oczywiście z dzwoneczkiem, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich filmach, które pojawiają się tutaj regularnie, co oczywiście nam pomaga budować zasięgi, również piszcie komentarze i zostawiajcie łapki, jeżeli film Wam się spodoba. I jeżeli macie taką możliwość, to starajcie się obejrzeć ten film do końca, bo to też pomaga, i zwłaszcza to pomaga zbudować nam zasięgi, także taka forma wsparcia, nawet jeżeli gdzieś tam w połowie będziecie chcieli przerwać, zostawić sobie przynajmniej troszeczkę dłużej, żeby ten film poleciał, to naprawdę bardzo dużo nam daje i pozwala budować zasięgi na kanale, także zachęcamy do tego serdecznie i oczywiście również zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, dzięki czemu możemy tutaj funkcjonować i tak naprawdę to jest nasze główne źródło, jeżeli chodzi o wsparcie od widzów tego kanału, a dzięki temu wsparciu my w ogóle możemy ten kanał prowadzić. Także jeżeli doceniacie naszą pracę, zachęcamy oczywiście do wspierania. Jeżeli nie chcecie przez Patronite, można przez Tipli bez podawania danych, pojedynczą wpłatą, co oczywiście też bardzo nam pomaga. I myślę, że przejdziemy powoli do tematu, tak? Tak, zdecydowanie przejdziemy do tematu. Zastanawiając się nad postawionym pytaniem, na pewno należałoby zacząć od tego, że Kościół w dzisiejszych czasach przeżywa najmocniejszy kryzys od kiedykolwiek tak naprawdę, bo wszystko to, co wiemy, że Sobór Watykański II rozpoczął tę rewolucję i liturgiczną, i też doktrynalną w pewnym sensie w Kościele, to były dopiero tak naprawdę wstępy delikatne do tego, co będzie prawdopodobnie działo się za chwilę. Jak wiecie, co prawdopodobnie wiele osób może wiedzieć też z naszych podsumowań, które robimy co tydzień na naszym kanale i staramy się przedstawiać mniej więcej to, jak wygląda stan Kościoła na ten moment i co zmienia się w nim na gorsze, to wiecie, że papież Franciszek czyni w Kościele katolickim bardzo, bardzo duże zmiany, znacznie większe niż te, które czynili poprzedni papieże. Pierwszym papieżem w ogóle w historii jest papież Franciszek takim, który całkowicie zmienia politykę, jaka ma miejsce w Kościele. Od samego początku Kościół był rządzony przez osoby mieszczące się jakby w kręgu kultury europejskiej i władza scentralizowana była w Rzymie. Wszystkie najważniejsze jakby funkcje pełniły osoby, które były bardzo mocno osadzone w tym naszym kręgu kulturowym, które doskonale wiedziały, na czym opiera się cywilizacja łacińska, które były też doskonale wykształcone teologicznie. Teraz jest ta sytuacja nieco inna, dlatego że papież Franciszek, działając swoją polityką, stara się rozszerzyć mapę tego kościelnego Watykanu, jeśli można tak powiedzieć, czyli stara się o to, żeby w Kościele jak największe wpływy miały osoby spoza kręgu cywilizacji łacińskiej i spoza Włoch. Co nawet zauważył jeden z watykanistów w ostatnich czasach, gdy powiedział, że to jest prawdziwy przełom, bo 10 lat temu byłoby nie do pomyślenia to, żeby
tak wielkie miasta jak Neapol, jak Genua nie miały swoich kardynałów. Papież Franciszek ustanawia kardynałami osoby, które są całkowicie spoza cywilizacji łacińskiej i co jest tu najważniejsze, to jest to, że one zmierzają na te zupełnie nowe drogi, jakie wytacza papież Franciszek Kościołowi. Znaczy tutaj bardzo, bardzo dużo kwestii tak zostało poruszonych. Chyba, jeszcze chcesz coś dodać? Nie, możesz kontynuować. Bardzo dużo kwestii zostało poruszonych. Tutaj jeszcze tak malutkim sprostowaniem, zdarzyli się papieże spoza cywilizacji łacińskiej. Bo pytanie, co jest cywilizacją łacińską? To jest jeszcze kwestia taka, czy tutaj stosujemy jakby kategoryzację Feliksa Konecznego? Myślę, że tak. Więc z cywilizacją łacińską jest ta część Europy, która została ochrzczona w rycie rzymskim, tak? Od Polski na zachód, gdzie Polska troszeczkę miesza te cechy cywilizacyjne. Natomiast tak, a jeżeli chodzi o papieży wczesnochrześcijańskich, zdarzali się papieże spoza tego kręgu cywilizacji, jeżeli tak ją skategoryzujemy. Natomiast prawdą jest, że od długiego czasu faktycznie wszyscy papieże byli. Bardziej chciałam nakreślić to, że nie było nigdy papieża, który byłby spoza tych kręgów bardzo mocno ucywilizowanych. Bo jakby nie patrzeć, to Ameryka Południowa do kręgów ucywilizowanych nie należy. To my tam zanieśliśmy cywilizację de facto, tak? Z Europy. No i dzięki temu oni zaczęli być cywilizowani, a teraz oni w ramach jakiejś zemsty za rzeczy, które się działy w przeszłości, czyli wypierania ich kultury, która była niższa, próbują narzucać nam swoją niższą kulturę i wypierać naszą. Tak, to jest jakby jeden z elementów oczywiście polityki Franciszka, tych elementów jest bardzo wiele. Natomiast to, co tutaj warto zauważyć, to, że to nie jest tak, że to sobie Franciszek wymyślił taką politykę, tylko to jest tak, że zarówno elity polityczne, jak i elity wewnątrzkościelne co do zasady zgadzają się z tym, że należy świat wymieszać, że trzeba zrezygnować z kultur bardzo mocno osadzonych w swojej tożsamości, w swoim pochodzeniu, w swoich zwyczajach i religii i zmieszać to wszystko w jeden tygiel, stworzyć świat kolorowy, wielokulturowy. Tak, to jest element również polityki Franciszka, bo Franciszek zgadza się z tymi politykami. Tak, tylko różnica jest taka, że papież Franciszek aktywnie o to walczy, a ten liberalizm, który jest zasiany w umysłach europejskich, to działa on raczej w ten sposób, że człowiek o przekonaniach liberalnych, Europejczyk o przekonaniach liberalnych, myśli bardziej na zasadzie, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Więc na przykład tacy biskupi jak arcybiskup Ryś, niedługo kardynał Ryś, on nie myśli w sposób, że należy zlikwidować mszę tradycyjną, ale myśli w taki sposób, że dla każdego musi być miejsce w kościele, przynajmniej tak to pokazuje, tak? Bo on nie zwalcza mszy trydenckiej tak aktywnie jak Franciszek. Papież Franciszek jest osobą z kręgów, które nie mają takiej postawy, że każdy może myśleć co chce i będziemy starać się o ten pluralizm, ale raczej mówi, że tylko pluralizm może być. To jest co innego, bo papież Franciszek będzie walczył o to, żeby ta mentalność liberalna była jedyną możliwością, żeby nic poza tym nie było. Dlatego właśnie papież Franciszek tak radykalnie zwalcza coś, co jest najbardziej przeciwne liberalizmowi, czyli prawdę katolicką, tak? Bo prawda, tradycja katolicka w ogóle nie dopuszcza czegoś takiego, jak istnienie innej prawdy niż prawda katolicka. Tak, no dokładnie. Wrogiem liberała jest ten, kto nie jest liberałem, tak? A jedynym nieliberałem na dzisiejsze czasy w kościele jest katolik tradycyjny. Tak, więc Franciszek widzi zagrożenie wśród tradycjonalistów dlatego, że będąc liberałem, czy to mentalnym, czy też praktycznym, bo on jest liberałem jakby w całości, to on widzi zagrożenie tylko w tych, którzy nie zaakceptują nigdy liberalizmu, czyli w tradycji katolickiej. Arcybiskup Ryś, tak jak powiedziałaś, jest również liberałem, ale ma inny sposób aplikacji tego liberalizmu. On jest takim liberałem, powiedzmy, konsekwentnym. Bym go porównał bardziej do kogoś takiego jak Elon Musk. Tak, czyli kogoś, kto akceptuje u siebie na Twitterze, teoretycznie przynajmniej, bo w praktyce tak nie jest, ale akceptuje dosłownie wszystkich, a Franciszek zwalcza tych, u których widzi zagrożenie dla samego liberalizmu. I to jest takie podejście, tak? Tak, tak. Czyli jak liberał mówi, że każdy ma prawo mówić, co chce, to liberał nikomu nie zakaże mieć innego zdania. A papież Franciszek mówi, że każdy może mówić, co chce, ale jeśli ktoś mówi, że nie może tak być,
to on nie może mieć innego zdania. Tak, jego trzeba zbanować całkowicie. Jest to radykalny liberalizm, który ma na celu rozpowszechnienie tego liberalizmu na wszystkich. Tak, który tak, jest groźniejszy tak naprawdę niż ten groźniejszy liberalizm rysiowski. Tak, bo my byśmy sobie w nim jeszcze jakoś poradzili jako tradycjonaliści, natomiast nie mówię, że tutaj sobie nie poradzimy, bo na pewno jakoś sobie poradzimy, tylko chodzi o to, że będziemy mieli coraz mniejszy wpływ prawdopodobnie na oficjalne struktury Kościoła i to właśnie to, do czego chcemy chyba dążyć, tak jak będzie wyglądał ten Kościół w przyszłości. Bo tak jak mówiłaś na początku, Franciszek obsadził jakby kolegium kardynalskie swoimi ludźmi spoza Europy, z dziwnych kręgów cywilizacyjnych, stosunkowo również młodymi ludźmi, co też omawiałem. Aktualnie zdecydowana większość kardynałów jest franciszkowych, ponad 2/3, jeszcze za chwilę dojdą nowi. Więc mamy sytuację, gdzie Franciszek po prostu zapewnia sobie, czy mówiłem też w innym filmie, ciągłość swojej władzy. I widzimy, jakich on ludzi jakby kreuje kardynałami, tak? To nie są tych, których wykreował Benedykt XVI. On usuwa na margines, wycisza, tak jak arcybiskup Hagensweina, widać to. Natomiast on przyprowadza takich właśnie, znamy konkretne przykłady, tak? Jak choćby aktualny prefekt dykasterii nauki wiary. Tak, i najbardziej rzucający się w oczy przykład kardynał Fernandez. Tak, przyszły kardynał Fernandez, jak to nagrywamy, ale już niedługo. To jest człowiek, który jest jeszcze większym liberałem i radykalnym liberałem niż Franciszek. I również z tego samego kręgu kulturowego, co tak. Franciszek. Więc oni nie mają tych żadnych zahamowań, żeby aktywnie walczyć o ten liberalizm. Tak, 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 tak. Nie pacyfizując wszystkich oddolnie, ale właśnie odgórnie, tak jak ty tutaj tam kiedyś mówiłeś, że ten kij pasterski, tak? Tak mówię. To było chyba w artykule Gościa Niedzielnego, zdaje się, czy Radia Maria. Tak. Że kij pasterski służy do jakby poganiania bicia tradycjonalistów, tak? Tak, jego. Tak. Że ten kij nie jest takim atrybutem, który pokazuje, że jestem dobrym pasterzem tak. Dla wszystkich, niezależnie od przekonań, ale mój kij jest Co samo w sobie również jest złe. Co również jest złe, ale ten kij pasterski jest właśnie po to, żeby bić po głowie tych, którymi się sprzeciwiają. Tak. Tak, i tutaj prognozując, bo tutaj dużo osób pewnie zarzuci po miniaturze, bo dużo też takich osób jest, które zobaczą tylko miniaturę filmu albo tytuł i piszą szybko komentarz, bo się z czymś nie zgadzają, a nie taki jest cel miniatury i tytułu, to trzeba wysłuchać filmu, żeby zrozumieć, o co nam chodzi. Natomiast tutaj dużo osób pewnie zarzuci, że my będziemy prorokować, bo nikt nie zna przyszłości. Oczywiście, tylko to chodzi z kwestią pewnej analizy i spekulacji, którą my zawsze robimy. Zawsze stąpamy, jak nasi widzowie pewnie to wiedzą, twardo po ziemi. A ci, którzy widzą tylko nasze miniatury, to nam zarzucają różne rzeczy, tak? Natomiast tutaj będziemy dalej spekulować. Więc widząc to, co się dzieje aktualnie, widzimy, że polityka tych biskupów, bo trzeba pamiętać, że biskupi prowadzą politykę wewnątrz Kościoła, to są negocjacje, to są dyskusje, to są rzeczy, które się dzieją normalnie w polityce, walka o wpływy i kluczowe jest tutaj to, że widzimy, kto najskuteczniej aktualnie walczy o te wpływy. No, najskuteczniej walczy Franciszek i jego ekipa liberałów, tak? Która jako następcy Franciszka, bo któryś z tych kardynałów będzie następcą Franciszka w przyszłości najprawdopodobniej, to oni będą jakby te granice dopuszczalności poglądów wewnątrzkościelnych przesuwać. I to, że Franciszek wprowadził już bardzo wiele wyłomów, bardzo wiele rzeczy zmienił, wprowadza tę synodalność, mówi się o tym, że być może zmieni liturgię niedługo po synodzie, to jest dopiero pierwszy krok tej wielkiej rewolucji, drugiej rewolucji w Kościele posoborze, bo pierwsza to były same reformy posoborowe. A teraz będziemy się po prostu spodziewać tak, czegoś znacznie gorszego znacznie większego, niż Sobór Watykański II, tak? Znaczy, ten pierwszy krok, również duży, taki wstępny do tej rewolucji, to były już reformy Piusa XII, tak? Tak, to pierwszy kroczek taki oficjalny z góry Kościoła, bo wcześniej były te rzeczy widoczne, jak na przykład dążenia ruchu liturgicznego, natomiast mówimy o władzach odgórnych, no to faktycznie to jeszcze Pius XII jako pierwszy. Można tutaj zaliczyć niektóre reformy Piusa X brewiarzowe. No reformę brewiarza, no w sumie tak, ale nie była ona aż tak wielka jak reforma tak, wielkotygodnia i kalendarza. Tak, to było takie podniesienie się z krzesła do tego, żeby robić te kroki w ogóle, tak? Tak? I tutaj jeszcze dodam tylko, że dlaczego tak mówimy? Mówimy tak dlatego, że ja to analizuję z perspektywy historycznej, a analiza historyczna polega na tym, że patrzymy na powiązania między wydarzeniami z przeszłości i ich skutkami na przyszłość. Tak, bo widzimy już te dzieje nie tak jak Pius X, że widzi to, co się dzieje aktualnie, więc nie mógł tego ocenić z perspektywy historycznej, bo prawdopodobnie by tego nie zrobił, jakby to widział. Natomiast my, jako już powiedzmy, ja jako historyk i jako osoba, która patrzy na te dzieje z boku, to widzę, że
ta mała reforma była przyczynkiem do kolejnej i kolejnej i kolejnej. I historia to jest tak naprawdę sieć powiązań od przeszłości do teraźniejszości i jak my mówimy często, do którego momentu wypadałoby wrócić, tak? Bo dużo osób mówi, to co, to może wrócić do starożytności. No nie. W pewnym momencie był kierunek narzucony zmian, który poskutkował tymi zmianami, które widzimy dzisiaj. Wystarczy po prostu odrzucić ten kierunek. Tak. I tym kierunkiem były początki ruchu liturgicznego. I tutaj właśnie też trzeba zaznaczyć, że żeby dobrze prowadzić Kościół, to trzeba w pewnym sensie być osobą wizjonerską, tak? Trzeba mieć ten zmysł, w jaki sposób rozwinie się to, co ja w Kościele zostawię po sobie. I tutaj bardzo doskonałym wręcz zmysłem wizjonerskim wykazali się ojcowie Soboru Trydenckiego, którzy zabezpieczyli w XVI wieku doskonale, zabezpieczyli wiarę katolicką przed tymi zagrożeniami, jakie szły od doktryny protestanckiej. Tak, i do dzisiaj zresztą my możemy się posługiwać Soborem Trydenckim i Bullą Quo Primum i tymi dokumentami kościelnymi z tamtego czasu do walki z błędami, które dzisiaj dopiero tak naprawdę w kościele wychodzą, tak? Tak, tak. Posoborowym. Tak, dlatego też właśnie modernistom trudno było się przebić przez ten mur, jaki został doskonale ufortyfikowany, jakim kościół został ufortyfikowany przez ojców Soboru Trydenckiego, ale no niestety im się udało, co nie znaczy, że zrobili to doktrynalnie, bo jak na pewno widzicie i macie tę świadomość, że doktryna jest zmieniana nie w ten sposób, że ktoś mówi coś nagle przeciwnego wierze katolickiej. Tak wprost od razu, no. Tylko jest ona zmieniana praktyką, czyli właśnie liturgią, duchowością, tym poczuciem, większym poczuciem wspólnoty, przez który schodzi na dalszy plan relacja pomiędzy wiernym a kapłanem. W ogóle schodzi na dalszy plan znaczenie kapłaństwa. Hierarchii, tak, dokładnie. Więc ta doktryna, która przeżywa zmiany na ten moment, to nie są zmiany takie otwarte i zewnętrzne. Ktoś wprowadza od razu jakiś punkt, tak prawda, no na przykład dogmat, mówi, że który jest sprzeczny ze wcześniejszymi dogmatami, bo tak nikt nie robi, tylko dzieje się to małymi krokami. Tak. O to chodzi. Ta wiara na przykład właśnie, Najświętszy Sakrament jest osłabiana przez praktykę liturgiczną, a nie przez powiedzeniem... Przez komunię na rękę, różne inne rzeczy, tak? A nie powiedzeniem, że Chrystus nie jest rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie. To jest po prostu stopniowo wypierane. Tak. Natomiast to nie mówimy też o przeszłości, tylko o przyszłości. To takie kroczki nakreśliliśmy, żebyście widzieli, że to postępuje powoli, natomiast przyspiesza, tak? Przyspiesza, bo pokolenie całe już się wychowało kolejne, które nie pamięta Kościoła przedsoborowego, więc mogą sobie, nawet nie jedno, kilka pokoleń, które nie pamiętają Kościoła przedsoborowego, tak, już mamy. Ja jeszcze pozwolę sobie tutaj jedną drobną i szybką dygresję zaznaczyć, bo wielu katolików łapie się w taką pułapkę i są to najczęściej katolicy, mam wrażenie, z nowej mszy, że jeśli papież nie mówi wprost na przykład jakiejś herezji, czy właśnie biskupi nie mówią wprost czegoś, co jest wprost heretyckie, to nie mamy prawa nic im powiedzieć. I to właśnie jest ta pułapka zastawiana przez modernistów, tak, żeby katolicy skupiali się na tym, co wychodzi z ust człowieka, a nie na tym, jak wygląda prowadzona przez niego praktyka duchowa i liturgiczna. A jak najbardziej mamy wręcz obowiązek odnosić się nawet przede wszystkim do tej praktyki. Tak, czyny, patrzeć na czyny i treść całości, a nie na jakieś tam zdania, które teoretycznie wyrwane z kontekstu można byłoby prawidłowo zinterpretować. Tak, bo ktoś może głosić kazanie o tym, że Chrystus jest Bogiem obecnym w Najświętszej Eucharystii, ale jeśli ten ktoś rozdaje komunię na rękę, to nie można takiemu człowiekowi ufać. Tak, bo Kościół nie bez powodu tak strzegł Najświętszego Sakramentu po to, żeby, oczywiście też po to, żeby ustrzec przed profanacją, wiadomo, natomiast w drugim celu było to, żeby ludzie widzieli, że to jest coś tak wyjątkowego, że nikt nie może tego dotknąć, tak? Aktualnie, no wiecie jak to jest, jak jest coś bardzo cennego, na przykład jakiś eksponat w muzeum, tak? My idziemy do muzeum i widzimy, że on jest za szybą, za kratą i tak dalej. Widzimy, że jest to coś cennego. Ale jakby ten sam eksponat stał sobie na środku, na stoliku i każdy mógłby go macać, no to automatycznie byśmy nie mieli do niego takiego podejścia. To samo jest z Najświętszym Sakramentem. Bo dużo osób zarzuca właśnie, że komunia na rękę to była kiedyś tam w starożytności. To też jest nie do końca uczciwym stwierdzeniem, prawda? Historycznie patrząc. To jednak trzeba pamiętać, że Kościół w czasach, gdzie zrobił się bardziej masowy, to ograniczał dostęp do tej komunii wiernym, tym bardziej i coraz bardziej jakby te przepisy zacieśniał po to, żeby ludzi masowo kształcić, a nie tak jak w starożytności w pierwszych wiekach było kilku chrześcijan bardzo świadomych i dzisiaj jest jeszcze mniejsza ta świadomość, a Kościół powołuje się na jakieś fałszywe przesłanki ze starożytności i próbuje robić coś,
co prawda było w czasach, gdy chrześcijanie byli bardzo świadomi i jeszcze bardziej to robić. Dzisiaj ta świadomość jest najmniejsza w historii. To jest aberracja i absurd, ale to nie o tym dzisiaj, tak? I wracając już też do tego tematu, który w ogóle zaczęliśmy, ja wyszłam nie bez powodu od powiedzenia o tym, że papież Franciszek kreuje osoby spoza kręgu cywilizacji łacińskiej, dlatego że biskupi, którzy są wychowani właśnie w kręgu cywilizacji łacińskiej, siłą rzeczy wychowują się w systemie, wychowali się i byli również kształceni w systemie filozoficznym, który nie był wolny od scholastyki, a jak wiemy, scholastyka bardzo mocno stawia na precyzję, na silną obronę prawdy, jest naprawdę, tak naprawdę doskonałym jakby antytezą całego liberalizmu. Będąc biskupem wychowanym i wykształconym w scholastyce, nie można powiedzieć, że każdy może mieć własne zdanie. Bo biskup, który jest oparty na tym tomizmie, on wie, że jest jedna prawda, której musimy strzec. No jest to zasadniczo metoda, ta prawda dochodzenia do prawdy poprzez eliminację argumentów, czyli dedukcja, tak? Tak, zgadzam. Zero-jedynkowo argumenty odrzucamy lub je przyjmujemy i dochodzimy do wniosków. Tak? Tak. I cały ten właśnie system wypracowany przez świętego Tomasza był doskonałą ochroną doktryny katolickiej przed jakimiś niedoprecyzowaniami, przed również właśnie tym liberalizmem. Bo było wiadome, że jest jedna prawda, której Kościół musi strzec. I Kościół właśnie to przez wiele ostatnich wieków, przez od początku tak naprawdę, to doskonale robił. I teraz w momencie, gdy przychodzą nagle osoby z innego kręgu cywilizacji, innej niż nasza łacińska, tak mocno oparta właśnie na scholastyce, nie tylko tyle, że nie są tak dobrze wykształceni w tym, ale mają zupełnie inną intuicję. I teraz tacy biskupi z Ameryki Łacińskiej nie będą się skupić na obronie doktryny w takim stopniu, jak biskupi europejscy by mogli, tylko oni będą skupić się na tych ideałach w cudzysłowie soborowych, co jest widoczne właśnie przede wszystkim po papieżu Franciszku i po kreowanych przez niego biskupów, gdzie stawia się na te hasła synodalne, czyli komunię, tam misję, jakieś współdziałanie wewnątrz Kościoła, które to drogi są bardzo łatwą drogą do zaprzepaszczenia obrony doktryny, co jest podstawowym zadaniem hierarchów kościelnych. Nawet nie są drogą, tylko już zasadniczo to w tym momencie spowodowały. I widzimy, że nawet papież sam nie kryje się z tym kompletnie i również biskup Fernandez, niedługo kardynał Fernandez, nie kryją się z tym, że dykasteria nauki wiary, czyli dawna inkwizycja, która miała na celu chronić przed herezjami wiernych i w ogóle eliminować herezję, tak, z przestrzeni publicznej, aktualnie mówi, że nie będzie się tym zajmować, tylko będzie się zajmować jakimś tam duszpasterstwem, nauczaniem, nie nauczaniem, słuchaniem i dialogowaniem. Tak, po to jest jakby odwrócenie w ogóle roli i to jest dokładnie to, co ty mówiłaś w praktyce. I dochodzimy do sytuacji, gdzie urząd kościelny, który ma chronić przed herezją, staje się urzędem, który powoduje, że herezja dostaje posłuch w kościele, tak? Więc jak może wyglądać kościół w przyszłości? Będzie wyglądał tak. Jeszcze tylko chciałam zaznaczyć, tak, w odniesieniu do tych właśnie biskupów z odmiennego kręgu cywilizacyjnego, że oczywiście nie wszyscy biskupi są intencjonalnymi modernistami, tak jak jest to widoczne dość mocno po papieżu Franciszku i kardynale, przyszłym kardynale Fernandezie, ale Franciszek kreuje też bardzo chętnie kardynałów z całego świata w ogóle, spoza cywilizacji europejskiej, ale również z jakiejś tam Afryki, gdzieś z jakiejś dalekiej. Tak. I to również są biskupi, którzy nie mają tego zmysłu takiego europejsko-katolickiego, który stawia bardzo mocno na tę ochronę wiary, na tę ochronę doktryny katolickiej. I w tym momencie tacy biskupi, mimo że oni mają prawdopodobnie wiele dobrych intencji, że może chcieliby działać na dobro Kościoła, nie mówię o tych intencjonalnych modernistach, tylko o zwykłych biskupach spoza kręgu cywilizacji europejskiej, to oni teraz nagle postawieni w Watykanie do kierowania Kościołem, oni będą również skupiać się na tym, żeby nie przeszkadzać Franciszkowi w jakimś tam dialogowaniu. Albo wręcz pomagać, nie tylko nie przeszkadzać. Tak? Bo to zauważcie, że to jest jakby inteligentny władca, czy też inteligentny dyktator, tak bym tutaj podłożył analogii, będzie miał
przy sobie osoby, które będą zrozumiały jego ideę i będą ją realizowały. Natomiast takich osób jest zawsze niewiele. Niewiele jest osób, które rozumują na poziomie idei i jej wdrażania. To widać też po tym, jak wyglądają wybory w demokracji, że tak naprawdę bardzo niewielka garstka osób rozumuje na tym etapie i nawet większość katolików tak nie rozumuje. Mówię o tradycyjnych. To tylko powtarza hasła najczęściej. Również taki dobry dyktator musi mieć dużą grupę ludzi, którzy będą na ślepo powtarzać jego hasła z dobrymi intencjami, ale po prostu ich możliwości intelektualne nie pozwalają na wyższe rozeznanie tych spraw. I to są tego typu ludzie, tak? To są ludzie, którzy będą to wykonywać w dobrej wierze, ale Franciszek i inni dobrzy politycy, bo Franciszek jest dobrym politykiem, w sensie takim, że prowadzi politykę skuteczną, tylko złą, tak? Złą, bo czyni zło, ale jest skutecznym politykiem, więc jako polityk jest dobry. I osoby, które są dobrymi politykami, wiedzą, że takimi ludźmi również trzeba się otaczać, bo po pierwsze, oni będą wdrażać bez problemu to, co on chce, bo łatwo jest nimi kierować w ten sposób, wmawiając im dobro, a po drugie też no, rozrzucamy odpowiedzialność na bardzo dużo osób z siebie, tak? To jest bardzo istotne dla osoby, która prowadzi politykę autorytarną, a papież de facto prowadzi taką politykę i niezależnie od tego, czy te osoby, prawda, popchnięte z dobrymi intencjami będą robiły złe rzeczy, czy intencjonalnie niektóre osoby inne będą robiły te złe rzeczy nadal będą się działy. Tak? Tego po prostu Franciszek prawdopodobnie potrzebuje następcy, który dalej będzie intencjonalnie czynił zło, popychając ludzi o dobrych intencjach, ale ze złym rozeznaniem ku robieniu tego zła. Tak? To o to ci pewnie chodziło, o tym, co mówiłeś. Tak, dokładnie o to mi chodziło. I ja to tłumaczę jako mechanizm polityczny. Tak? Tak. Natomiast... Czyli teraz w momencie, gdy mamy kościół, który będzie rządzony głównie przez osoby takie jak właśnie papież Franciszek, które intencjonalnie działają na rzecz modernizmu oraz na osoby nierozgarnięte politycznie, nierozgarnięte w tym, że powinny bronić doktryny i że to jest najważniejsze, będą służyć w ten sposób Franciszkowi nieintencjonalnie i jakąś garstkę, bo prawdopodobnie długo do garstki się to zamknie, jakichś kilku europejskich biskupów, którzy być może jeszcze mają świadomość, że trzeba bronić doktryny, kardynałów, tak? I biskupów też w sumie, tam tych watykańskich, którzy będą mieli może świadomość, że trzeba bronić doktryny, ale będą spychani na margines przez całą resztę. Tak jak kardynał Miller na przykład. Tak, tak. I arcybiskup Genswey też. To jak można sobie wyobrazić kościół urządzony przez takich właśnie osoby? Za te 200 lat. No właśnie. I tutaj macie obraz tego, co się stanie z kościołem. Stanie się z nim to samo, co, tylko to jest jakby przesunięte o 200 lat, co stało się z polityką w Europie i na świecie, tak? To stanie się to, że przestanie być polityka scentralizowana, mówię wewnątrz kościelna, zacznie być zdecentralizowana, czyli wszyscy będą mieli głos, a jak wszyscy mamy głos, to powstaje wielki chaos, tak? Wszyscy poza tymi, którzy nie zgadzają się z tą sytuacją i to właśnie to, do czego dążymy, czyli tradycjonaliści będą marginalizowani. Tak samo jak wszystkie osoby o poglądach nieliberalnych, jakby w polityce aktualnej, są całkowicie marginalizowane, przedstawiane jako faszyści, ktoś tam zły, tak? To tak samo będzie tutaj. Tradycjonaliści będą przedstawiani jako ci źli, którzy są faryzeuszami, którzy nie pozwalają na te piękne zmiany, które my wprowadzamy. To będziemy my za niedługo. A my jesteśmy po prostu tym, kim Kościół był od zawsze. I pytanie właśnie jest, gdzie się postawić? Oczywiście, że postawić się po stronie wszystkich świętych, wszystkich papieży, a nie po stronie tych reformatorów, którzy celowo lub niecelowo, tak jak mówiliśmy, będą Kościół niszczyć. I myślę, że przejdziemy teraz do jeszcze ostatniego etapu tej rozmowy, bo tutaj czas troszeczkę leci, a nie chcemy tego przedłużać w nieskończoność. Chciałem powiedzieć to, że przyszłość Kościoła nie jest zdeterminowana. To jest tylko to, co my mówimy, że się wydarzy ze strony osób, które są wrogami Kościoła, a działają wewnątrz struktur Kościoła. Natomiast trzeba pamiętać, że oni sobie działają o tyle, o ile nie będzie oporu. I teraz to, co do naszych widzów, tradycjonalistów i osób, które to oglądają również może przypadkiem i nie wiedzą o tym, jaki jest kryzys w Kościele, chciałem powiedzieć to, że jeżeli my nie postawimy oporu i nie będziemy walczyć, tylko powiemy, że dzieje się i trudno i nawet będziemy o tym mówić, że się dzieje, tak? Samo mówienie o tym, że jest źle, nie powoduje, że będzie dobrze, tylko po prostu wiemy, że jest źle. Poza tym, że mówimy, że jest źle, musimy działać i stawiać opór temu złu. Musimy potrafić
jako dobrzy, mieć dobrych polityków wśród siebie, jako dobrzy politycy musimy potrafić rozstawić ludzi w odpowiednich miejscach w Kościele, zarówno księży, jak i biskupów potrzebujemy mieć, ale również aktywnych świeckich. Musimy mieć osoby, tak jak mówiłem wcześniej, które są dobrymi politykami i potrafią kierować, i musimy mieć osoby, które będą po naszej stronie i być może nawet nieintencjonalnie robić to, co jest nam potrzebne. Bardzo różni ludzie są na świecie, o różnym poziomie intelektualnym, o różnych możliwościach, ale potrzebujemy jak największą grupę ludzi skierować ku naszemu celowi. Więc przyszłość Kościoła będzie bardzo zła, jeżeli my nic z tym nie zrobimy. A nie jest tak, że nie możemy, bo możemy. A na ten moment jest jeszcze bardzo wielu katolików, podejrzewam, na całym świecie, którzy mają świadomość, że jest jakieś zło w Kościele, którzy może nie są w ogóle tradycjonalistami i nie wiedzą w ogóle, że istnieje msza trydencka, ale wiedzą, widzą, że coś złego się dzieje w Kościele. Chcieliby mieć godną liturgię, chcieliby mieć kapłanów, którzy będą ich prowadzić, którzy chcieliby po prostu takiego normalnego katolickiego kościoła, a nie tego kościoła franciszkowego, który jest kościołem zupełnie innym. I oni są podatnym gruntem, tacy nawet, którzy nie znają mszy trydenckiej, są podatnym gruntem do tego, żeby właśnie ich przekierować ku naszej sprawie, tak? Bo zauważcie, że nawet tutaj wiele osób być może źle zrozumie to, co mówię, bo rozumuję z bardzo płaskiej perspektywy, ale powiem, bardzo wiele osób na przykład by broniło doktryny Jana Pawła II, być może, w Polsce, na pewno. I pytanie, czy jeżeli byśmy od tego kursu, który Franciszek nadał, zaczęli się cofać w stronę Jana Pawła II, na ten moment jako taki pierwszy przyczółek, który trzeba zdobyć, to czy nie wracamy w stronę tradycji? Oczywiście, że wracamy. Oczywiście to nie jest cel, bo to, co mówimy na kanale politycznym z kanałem Smuniewskim, że trzeba mieć dwa plany, na dziś i na jutro. Planem na dziś, tym pierwszym planem, jest to, żeby przynajmniej jakiś przyczółek zdobyć. Jak jest wojna i próbujemy odbijać przyczółki, to nie jest tak, że od razu w sekundę wygramy albo nic nie robimy, tylko jest tak, że powoli zaczynamy przesuwać granice, tak, straconych terenów. I oczywiście większość osób by nie była jakby gotowa na to w tym momencie w Kościele i dlatego nie jesteśmy w stanie również skierować tego buntu przeciętnego katolika w stronę powrotu od razu do tradycji sprzed 1955 roku, bo wiadomo, że to wymaga długiej walki. Natomiast pierwszym przyczółkiem, jakie możemy zdobyć, to pokazywać na przykład różnicę między nauczaniem Franciszka i Jana Pawła II, co bardzo wiele osób by poruszyło, bo dużo osób jest za nauczaniem Jana Pawła II. Zwłaszcza w Polsce. I jak dojdziemy do tego punktu, to wtedy powinniśmy odbijać od Jana Pawła II w stronę Soboru, w stronę czasu przed Soborem, w stronę czasu przed reformami Piusa XII i tak dalej, i tak dalej. To trzeba robić przyczółkami. Nie damy rady tego zrobić od razu. Żadna armia, a zwłaszcza, że my armii nie mamy nawet, tylko jest nas garstka ludzi, nie da rady zrobić tego w sposób natychmiastowy. To trzeba robić powoli. I musimy to robić. Musimy kierować ten tłum, w cudzysłowie tłum, czyli grupy katolików, po to, żeby nam sprzyjały i cofały to, co Franciszek próbuje przepychać dalej, tak? Musimy spychać, musimy kontratakować, musimy zdobywać przyczółki i walczyć. Bez tego nic się nie stanie. I to, co jeszcze do niczego nie doprowadzimy. I to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to, że największymi winnymi tragedii Kościoła nie są moderniści. Bo moderniści są źli. Oni są źli i będą źli. Największymi winnymi tragedii Kościoła są tradycjonaliści, którzy nic z tym nie robią, albo mówią, że musi się stać. Nie musi się stać. Nic się nie musi stać. W życiu doczesnym stanie się to, na co zapracujemy. Nic się nie musi stać. Tu nie ma determinizmu. Nie mamy przeznaczenia, które musi się wydarzyć. Oczywiście, czas się kiedyś skończy, natomiast czy się teraz skończy? Mówiłem to w innym filmie, że nie wiemy. Tak? To zależy w znacznej mierze od naszej decyzji, czy się skończy, czy nie, od naszych działań. Dlatego inną grupą tradycjonalistów, która źle robi, to nie tylko ci, którzy mówią, że musi się stać, więc nic nie robię, ale również ci, którzy mówią, że albo sekundowy powrót do tradycji, albo nic. No takie podejście, że na przykład to, co mówiłem, nietaktyczne krytykowanie Jana Pawła II na przykład, tak? Jest to złe. Dużo osób na przykład w postach, gdzie jest post na jakiejś lewicowej grupie albo lewicowym portalu w internecie, post o tym, że Jan Paweł II jest pedofilem, na przykład, tak głosi się bzdura, wiadomo, natomiast takie rzeczy piszą na niektórych portalach, a tam widzę komentarze tradycjonalistów, nie, Jan Paweł II był zły, bo reformy posoborowe wdrażał. Tych osób to nie interesuje. Nam jest bliżej do Jana Pawła II niż do osób, które mówią, że Jan Paweł II był pedofilem. I jak zdobędziemy przyczółek, tak jak mówiłem, ten pierwszy, wrócimy do tego, co Jan Paweł II nauczał, co możemy zrobić wspólnymi siłami z osobami, które nie sprzyjają naszej sprawie do końca, ale przynajmniej w tej kwestii sprzyjają, to jesteśmy bliżej celu. Zdobywamy ten przyczółek, idziemy do kolejnego. To trzeba robić stopniowo, a nie rzucać się z tymi przysłowiowymi szablami na armaty i od razu zginąć, jak to katolicy bardzo często lubią, niestety. Dokładnie tak. Tak.
Więc myślę, że będziemy powoli finalizować, tak? Przyszłość Kościoła może być zła, jeżeli my nic z tym nie zrobimy. Jeżeli będziemy działać i będziemy rozumieć, że wojna to nie jest coś, gdzie zdobywamy cel od razu, tylko to jest coś, gdzie cel odbijamy małymi przyczółkami, aż do niego dojdziemy, tak? Tak zawsze działa odbijanie terenów. Widzimy, jak to działa aktualnie na Ukrainie, tak? Ukraińcy nie odbiją od razu tych terenów, które Rosja zajęła, tylko robią to powoli, stopniowo i długo, a pomiędzy polityką Franciszka a naszym celem, czyli tym planem ostatecznym na jutro, czyli powrotem do kościoła sprzed reform Piusa XII i sprzed reform Brewiarza, jest przyczółek, jakim jest to, co nauczał Jan Paweł II. Jeżeli cofniemy do tego, będziemy bliżej naszego celu. Dalej musimy cofać. Oczywiście to nie jest cel osiągnięty ostateczny. To jest plan na dziś, czyli zdobycie pierwszego przyczółka. I to zrozummy, że my nie możemy wprowadzić wszystkiego od razu. Musimy odbijać. I tyle. No musimy walczyć, prowadzić tę wojnę podjazdową. Cały czas się zbliżać do celu. To jest tak naprawdę najważniejsze. Także przyszłość Kościoła nie jest zdeterminowana. Zależy od każdego z nas. Polityka biskupów, papieża, kardynałów będzie zła, bo widzimy, jacy oni są. Natomiast nie jest to tak, że to jest koniec. To jest tak, że my teraz jesteśmy postawieni w trudnej sytuacji i musimy w tej trudnej sytuacji sobie poradzić. I z tego właśnie Pan Bóg nas rozliczy na sądzie ostatecznym, czy na sądzie szczegółowym. Zależy, który będzie pierwszy w naszym przypadku. Możliwe, że ostateczny, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Niestety, możliwe. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu filmu, zachęcamy do napisania w komentarzu "Walczymy o przyszłość Kościoła". Myślę, że to jest dobry cytat na koniec tego filmu. I dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Czołem.